Ej, co najważniejsze? Jako, że działalność gospodarcza, którą otwieram docelowo i tak się przerodzi w studio gier, nie mam jeszcze wiedzy, jak tam prawnie to uregulować, ale to niedługo się uzupełni, to tym bardziej chciałem właśnie Wam pokazać moją pierwszą grę, dlatego mój pierwszy film to moja pierwsza gra. Najważniejszą zasadą moich gier jest bezpieczeństwo. Moje gry są bezpieczne. Jako, że dzięki Wam, dzięki społeczeństwu, z którym się skomunikuję, bo będzie dostępna oczywiście aplikacja, tutaj w niedługim czasie oczywiście zlecę już odpowiednim osobom, żeby zaczęły taką aplikację tworzyć. Więc dzięki aplikacji, w której co jakiś czas na wstępie pojawią się po prostu jakieś ankiety, jakieś pytania, Wy będziecie mogli mnie poinformować. Dzięki temu, że ja się o Was dowiem więcej, dzięki temu, że mnie poinformujecie, ewentualnie powiecie, czy jesteście smutni, zadowoleni, cokolwiek, dzięki tym Waszym informacjom, ja te informacje będę mógł wykorzystać skutecznie, czyli wykonać pewne działania przy użyciu środków, które będę miał. Dzięki temu dynamika rozwoju będzie dużo, dużo bardziej skuteczna. Także taka aplikacja niedługo się pewnie pojawi do pobrania w sklepie Play, Google Store, czy tam App Store, czy cokolwiek jeszcze, prawda? I ta aplikacja to powiedzmy, że kolejna moja gra, bo dzięki temu, że Wy mnie poinformujecie, co należy zmienić, ja będę miał więcej informacji, dzięki temu będę mógł skuteczniej i szybciej działać. Także to jest najważniejsze, jeśli chodzi o aplikację. Docelowo dzięki tej aplikacji, tak jak wspominałem w pierwszym filmie, będziecie mogli zarabiać, na przykład polecać specjalistów, polecać znajomym, a docelowo będziecie też gracze. O właśnie, to jest najważniejsze. Gracze będą też mieli możliwość zarabiania. I żebyście wiedzieli, jakie to proste, to Wam wyjaśnię. Jako, że ja poruszam się powiedzmy w świecie wirtualnym, bo to w tym świecie wirtualnym są te odpowiednie wartości i dlatego świata przede wszystkim będę tworzył gry komputerowe, bo te środowisko chcę najbardziej rozbudować, bo mi się podoba, a przy okazji po prostu dzięki temu środowisku wspierać inne inwestycje. Jeśli chodzi właśnie o te gry komputerowe, jeśli chodzi o sam system symetrii. Tak, żeby było łatwiej. Na chwilę obecną, jako że ja jestem sam w tej symetrii, prawda? A za niedługo do mnie zaczną płynąć pieniążki i ja zacznę działać, to będzie nas więcej. I dzięki tym pieniążkom, czyli waszym zasobom, będę mógł po prostu wykorzystać to i stworzyć własny świat. Jako że mój świat i świat, który ja tworzę, opiera się w głównej mierze na wirtualnej rzeczywistości, bo to tam najwięcej możemy zdziałać i to tam są odpowiedzi świata. Na problemy świata tutaj na dole, dlatego mówię Wam, że znalazłem takie lekarstwo, które jednym ruchem poprawi jakość Waszego życia na lepsze, po prostu. To właśnie tak. Będziemy na pewno tak. Te pieniążki od Was, oczywiście, jak będę otrzymywał, czy też będę sam zarabiał, bo każda złotówka, którą też sam zarobię, będzie dynamicznie przetwarzana dalej. To przez to, że wiem, że te pieniążki za niedługo popłyną szerokim strumieniem, to będę mógł na spokojnie jakby dokładać kolejne gry. Jako żeby symetria miała tą spójność i jasność, to tak. W symetrii poruszamy się walutą wirtualną. Jeszcze nie określiłem nazwy tej waluty, jednak będzie jedna spójna waluta, prawda? I tą samą walutą będziecie się poruszać, zarówno jeśli chodzi o gry komputerowe, o sklepy, o różne aplikacje. Będzie jedna po prostu wspólna waluta dla całego świata i dzięki temu ta waluta też niedługo zacznie zyskać na wartości, bo będzie wprowadzona do obiegu. Na dzisiaj to by było już tyle. I do usłyszenia. Dobrze.